Sobotni mecz Ślepska z Akwazdrój Wałbrzych w sali Osir zakończył się porażką gospodarzy. Ślepsk spodziewał się, że nie będzie łatwo, ale na przegraną 1-3 z pewnością nie był przygotowany. Niewykluczone, że drużynę rozpraszały szlachetne okołosportowe wydarzenia, jak licytacja na rzecz kolegów siatkarzy z Trefla Gdańsk, drużyny, która ma poważne kłopoty finansowe. Między setami odbyła się licytacja piłki z autografami członków drużyny Trefla Gdańsk oraz koszulki z klubowym logo. Środki z licytacji zostaną przekazane do Gdańska. Siatkarzom Trefla jeszcze kilka miesięcy temu do zbilansowania budżetu brakowało około 150 tysięcy złotych. Ich problemy rozpoczęły się od utraty sponsora tytularnego. Do akcji wsparcia przyłączyli się siatkarze Ślepska, organizując licytację, do której włączył się m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Cena wywoławcza 300 zł szybko przekroczyła kwotę 1000 zł. Dariusz Umarowicz, proszę Państwa, a także Salo z Suwałki chyba, tak? Salo z Suwałki, zwycięzcą tej licytacji, serdecznie gratulujemy. Prezes Salosu przyznaje, że był przygotowany na bardziej zażartą walkę. No z serca robimy. Oczywiście każdy ma jakiś swój budżet określony. Nie ukrywam, że tak cenne nagrody to 1100 zł to jest mała kwota. Jak poinformował nas zwycięzca licytacji, zdobycz przekazana zostanie do dalszego obiegu. Chcielibyśmy pozdrowić oczywiście siatkarzy, którzy przekazali te właśnie upominki na tą licytację. Oczywiście zbieramy takie pamiątki, ja bynajmniej zbieram to i później w pewnym momencie one też zostaną przekazane na licytację, ale to niech będzie jeszcze słodka niespodzianka. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tej licytacji. Wierzymy, że właśnie ta piłka i ta koszulka będzie dalszym etapem na to, że ktoś jeszcze inny wylicytuje za większe pieniądze. Salos w ten sposób nie tylko przyczynia się do promocji piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, ale także uczy sportowych postaw.